10 najgorszych armii świata. Materiał opracowany na podstawie gizmaniak.pl. Kostaryka, państwo w Ameryce Północnej nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym. Graniczy od północy z Nikaraguą na odcinku 309 km i od południa z Panamą 330 km. Łączna długość wybrzeża karaibskiego i pacyficznego wynosi 1290 km. Około 84% ludności stanowi ludność biała i metysi. W 1949 roku oficjalnie zniesiono armię na Kostaryce. Przez to państwo to można zaliczyć do państw nieposiadających armii, ale państwo to z lekką nutą humoru trafia na tę listę ze względu na deklarację, która brzmi: armia została zastąpiona armią nauczycieli. Irak. Państwo arabskie na Bliskim Wschodzie, leżące nad Zatoką Perską, Irak, dysponuje trzema rodzajami sił zbrojnych. Iracka armia ma tylko 26 jednostek określanych mianem lojalnych. Jakiś czas temu iraccy prawnicy odkryli ponad 50 tysięcy żołnierzy duchów w swoich szeregach. Oznacza to, że w teorii Irak ma potężną armię, ale tylko na papierku. Tych żołnierzy fizycznie po prostu nie ma. Ma to związek z okupacją Iraku. Gdy wojska irackie współpracowały z okupantami, to jest USA, Wielką Brytanią, Australią i Polską, wtedy żołnierze musieli współpracować z zachodnimi wojskami, a jednocześnie narażać się lokalnym bojownikom. Jeśli ktoś nie zgadzał się z polityką Zachodu albo bał się terrorystów, i w szczególności to drugie, po prostu porzucał armię. Do dziś pozostaje na papierku jako żołnierz, a w praktyce go nie ma. Korea Północna. Państwo w Azji Wschodniej powstałe w północnej części Półwyspu Koreańskiego po II wojnie światowej na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Oficjalnie według konstytucji Korea Północna jest republiką socjalistyczną. Koreańska Armia Ludowa posiada bardzo duży i zróżnicowany arsenał sprzętu i wyposażenia na wypadek działań wojennych, w tym 4060 czołgów, 2500 transporterów opancerzonych, 17900 stanowisk artylerii i 11000 stanowisk obrony przeciwlotniczej. Marynarka wojenna posiada 915 jednostek pływających różnego typu. Ponadto w lotnictwie służy 1748 statków powietrznych. W Korei Północnej mocno rozwijany jest przemysł zbrojeniowy. Kraj ten sprzedaje za granicą broń i elementy systemów rakietowych. Czemu kraj tak bardzo zmilitaryzowany i posiadający tak ogromną armię jest słaby? Bo żeby być lepszym, trzeba rywalizować. Koreańczycy siedzą zamknięci w tym swoim małym państewku i robią wszystko tak, jak uważają. I nie wiedzą, jakie są słabości armii, a jakie jej mocne strony. Bo skąd my, poprzez ćwiczenia na przykład z Amerykanami albo Niemcami, uzyskujemy informacje, co nie gra, a to jest okej? Oni tej szansy nie mają. Poza tym żołnierze są niedożywieni i wykonują ciężką fizyczną pracę. Erytrea, czyli Korea Północna Afryki. W Erytrei nie przestrzega się praw człowieka. Według działaczy praw człowieka Erytrea jest totalitarnym państwem. W 2017 roku Erytrea znalazła się na 179. miejscu w rankingu Organizacji Obrony Wolności Prasy Reporterzy Bez Granic dotyczącego wolności mediów. W kraju nie ma niezależnych sądów ani mediów. Ostatni zagraniczny korespondent został wydalony z Erytrei w 2006 roku. Cała ludność Erytrei zobowiązana jest do powszechnej służby wojskowej. Można do niej powołać każdego mężczyznę, który skończył 17 lat i ukończył szkołę. Służba może trwać do 70 roku życia. Oprócz tego można powołać każdą niezamężną kobietę. Służbę odbywa się w wojsku, ale istnieje także możliwość skierowania do innej jednostki, na przykład do cywilnej pracy w dowolnym miejscu kraju na czas nieokreślony. Według ONZ osoby powołane do wojska są w praktyce niewolniczą siłą roboczą. Wyjazd z kraju jest możliwy dopiero po odsłużeniu wojska, czyli nigdy. Nigeria, państwo w Afryce Zachodniej nad Zatoką Gwinejską, najludniejsze na kontynencie afrykańskim. Nazwa kraju pochodzi od rzeki Niger. Wojska nigeryjskie w 2014 roku liczyły 130 tysięcy żołnierzy zawodowych oraz 32 tysiące rezerwistów. Nigeria dysponuje trzema rodzajami sił zbrojnych: wojskami lądowymi, marynarką wojenną oraz siłami powietrznymi. Mimo bogactwa naftowego tego kraju, nigeryjska armia jest źle przygotowana do zwalczania islamistycznych powstań. Jeden z dziennikarzy BBC
w ten sposób to ujął. Wyobraź sobie nas walczących. Oboje mamy broń, ale podczas gdy ty masz na sobie kamizelkę kuloodporną, ja noszę parasol. Nigeryjscy żołnierze są niewłaściwie wyposażeni, a ich pojazdy opancerzone tak naprawdę nie są opancerzone. Filipiny, państwo wyspiarskie w południowo-wschodniej Azji, położone na archipelagu filipińskim na Oceanie Spokojnym. Filipiny dysponują 3 rodzajami sił zbrojnych: siłami lądowymi, marynarką wojenną oraz siłami powietrznymi. Pomimo agresywnych działań Chińczyków w pobliżu, armia filipińska nie była modernizowana od prawie 60 lat, więc nie można oczekiwać, by mogła stawić opór komukolwiek. Tadżykistan. Państwo w środkowej Azji ze stolicą w Duszanbe. Tadżykistan graniczy z Uzbekistanem, Kirgistanem, Chinami i Afganistanem. Tadżykistan wydaje na obronność 113 milionów dolarów. Istnieją tylko siły lądowe, które liczą 7 tysięcy żołnierzy i wyposażone są w 40 czołgów T-72. Wynika to z tego, że Tadżykistan nie posiadał swoich rodzimych jednostek w trakcie funkcjonowania Związku Radzieckiego, więc gdy ten się rozpadł, Tadżykistan pozostał bezbronny i musi budować wszystko od podstaw. Mongolia. Mongolia z racji braku dostępu do morza dysponuje 2 rodzajami sił zbrojnych: wojskami lądowymi oraz siłami powietrznymi. Zbrojenie sił lądowych Mongolii składało się w 2014 roku z 450 czołgów, 750 opancerzonych pojazdów bojowych, 1200 zestawów artylerii holowanej oraz 250 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Mongolia ma fatalne położenie geograficzne, leży między Rosją a Chinami, więc nie okłamujmy się, są w ciemnym tyłku i mają gorzej niż Polacy. Arabia Saudyjska, państwo położone w zachodniej Azji na Półwyspie Arabskim. Arabia Saudyjska dysponuje 3 rodzajami sił zbrojnych: siłami lądowymi, marynarką wojenną oraz siłami powietrznymi. Wojska saudyjskie liczą 231 tysięcy żołnierzy zawodowych oraz 25 tysięcy rezerwistów. Saudyjczycy są obecnie zaangażowani w działania koalicji wojskowej w Jemenie. Mają przewagę liczebną i technologiczną, a wojny wygrać nie potrafią. Przywódcy to jest pięta achillesowa Arabii Saudyjskiej, zacofani przywódcy, którzy nie są przeszkoleni i bardziej od prawa wojskowego patrzą na prawo religijne. Poza tym, zamiast doszkalać się na zachodzie, tkwią w tych swoich regułkach wschodnich, które nie zawsze się sprawdzają. Afganistan, państwo śródlądowe położone w Azji Południowej ze stolicą w Kabulu. Afganistan z racji braku dostępu do morza dysponuje 2 rodzajami sił zbrojnych: wojskami lądowymi oraz siłami powietrznymi. Afgańska armia prawdopodobnie runie jak domek z kart, gdy Amerykanie porzucą ten kraj, jeżeli kiedykolwiek to zrobią. Mimo trwających od ponad dekady szkoleń z doradcami ISAF, na nic się to nie zdaje na polu bitwy. Nie chodzi o to, że Afgańczycy nie potrafią walczyć, ale o to, że nie potrafią nic innego. Po prostu Afgańczycy mają to wszystko gdzieś. Bardzo do myślenia dają relacje polskich żołnierzy, którzy stacjonowali w Afganistanie w trakcie wojen z terroryzmem na Bliskim Wschodzie na początku XXI wieku. Żołnierze afgańscy, którzy często byli nazywani po prostu milicją afgańską, bo tak naprawdę tam to było jedno, zupełnie nie byli przystosowani do walki. Tak naprawdę byli dziczą z karabinami, która za żadne skarby świata nie chce przystosować się do armii i nie chce podporządkować się przywódcom. Chcą walczyć po swojemu i jak chcą, bo twierdzą, że to jest najlepsze, a według nich najlepsze jest po prostu biec z karabinem przed siebie i strzelać gdzie popadnie. Nie ma w ogóle opcji na jakąkolwiek strategię albo działanie według planu, nie mówiąc o szkoleniach z zakresu użytkowania jakiegoś specjalistycznego sprzętu. Tak naprawdę współczesna wojna opiera się właśnie na tym specjalistycznym sprzęcie. Przypomniała mi się taka jedna historia, którą opowiadał pułkownik Kaliciak, który służył zarówno w Afganistanie, jak i w Iraku. Tylko nie jestem pewny, czy to jest opowieść z Afganistanu, być może z Iraku, ale i tak opowiem. Żołnierze polscy gromadzili bezdomne psy, a następnie je sobie oswajali i kumplowali się z nimi tak naprawdę, wykorzystywali je do pomocy między innymi, ponieważ psy wyszukiwały ładunki wybuchowe oraz informowały, gdy zbliżał się wróg. Afgańczycy bardzo nie lubili psów i zabijali te psy po kryjomu i na nic nie zdawały się żadne podpowiedzi Polaków. Kiedy wreszcie pułkownik Kaliciak wkurzył się na Afgańczyków bądź Irańczyków, bo tak jak mówię, nie pamiętam, czy to był Irak, czy Afganistan, Irakijczyków, nie, Irańczyków. Kiedy w końcu pułkownik Kaliciak się na nich wkurzył,
ochrzanił, jak to bywa w wojsku, i zlecił karę. Taki Irakijczyk bądź Afgańczyk Arab po prostu wyśmiał go i stwierdził, że nie wykona tego rozkazu. W końcu pułkownik Kaliciak poszedł do jednego z dowódców arabskich sił, powiedział, jaka jest sytuacja. Ten przyszedł i sprał po prostu tego Araba, po prostu go pobił brutalnie, bo w taki sposób trzeba z nimi rozmawiać. Zupełnie nie chcą się przystosować armii. Myślę, że taki przykład bardzo wam rozjaśni, jak wygląda dyscyplina w afgańskiej armii. Dzięki za obejrzenie do końca. Dajcie znać w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku i zajrzyjcie na kanał Inwigilator, który ruszył i pojawiają się tam animacje, a lada moment ruszy cały serial. Mam taką nadzieję przynajmniej. Trzymajcie się, cześć!